I don't know the names of the women I've killed, but I've killed many of them. The way they look at me, the way they flinch at my touch, so be it. What have we got? White female dumped in plain sight. I'll bet a month's salary this is a copycat. Dobrze, to pogadajmy sobie troszkę o śledztwach, bo to jest najciekawszy element. Jest parę rzeczy, o których chciałbym jeszcze, na które chciałbym jeszcze zwrócić uwagę. Przede wszystkim cała gra składa się z takich trzech widocznych elementów. Pierwszy element to jest podróżowanie, czyli przemieszczanie się po tym mieście, jazda samochodem. To przypomina trochę taki model sandboxowy, chociaż trzymamy się z daleka od tego zwrotu, bo on w dzisiejszych czasach może znaczać zupełnie inne rzeczy niż kiedyś. Lepiej nie nadużywać, lepiej tak, się tak. Nie podniecać za czas. Niektórzy czytelnicy i widzowie mają na to reakcję alergiczną, zupełnie dobrze to rozumiem. Tak czy siak, poruszamy się po mieście. To jest taka pierwsza rozgrywka. Ja wożę się po mieście. Tak, druga to jest prowadzenie poszukiwań na miejscu zbrodni, szukanie dowodów, szukanie poszlak, badanie ciała, przyglądanie się temu wszystkiemu. A trzecia gra, to jest trzeci element rozgrywki, to jest prowadzenie przesłuchań, gdzie reagujemy na zachowanie świadków, gdzie reagujemy na zachowanie ewentualnych winnych, gdzie musimy rozpoznawać ich emocje, ich ruchy i na tej podstawie oceniać, czy są winni, czy są niewinni, czy powinniśmy ich przycisnąć, czy powinniśmy rozmawiać z nimi łagodnie. Dużo takiej fajnej, delikatnej psychologii, mówię delikatnej, bo na pewno te emocje wyrażane przez postacie przesłuchiwane będą rozpoznawalne. To nie może być jakieś śladowe emocje. My nie jesteśmy przecież super detektywami, jesteśmy graczami, prawda? Słuchaj, no powiem ci, że wszystko przywodzi na myśl, przypomina bardzo rozbudowany element, bardzo rozbudowaną wersję takiej serii przygodówek, skądinąd bardzo mi się ona zawsze podobała, CSI, kryminalne zagadki w Las Vegas, Nowego Jorku, Warszawy, Będzina, nieważne. W każdym bądź razie mamy tutaj bardzo ciekawie, powiedzmy, rozbudowany ten element przesłuchań, bo on w tamtych grach był, ale był żałosny. Tutaj mamy totalnie rozbudowany, podkreślany, rozmaicony tą technologią mimiki tak, twarzy. Tak, możemy korzystać z emocji, to nie jest takie proste. Dokładnie tak. Z kolei badanie zbrodni, no to tak samo jak w tych grach, w tej serii, o której wspomniałem, badanie miejsca zbrodni, większa punktacja, większe sukcesy za większą ilość odnalezionych poszlach obiektów podejrzanych. No i na pewno brak punktów, bądź wątpię, by były punkty ujemne za nieodnalezienie czegoś. Po prostu dany etap, dana historia będzie wybrakowana. Tak, nie pchamy fabuły do przodu. Ciekawe. Podstawowa rzecz to jest to, że na każdym etapie jakby naszego awansu, tego na szczeblach drabiny policyjnej, mamy partnera. Czyli zaczynając z pozycji policjanta mamy partnera, jako detektyw mamy partnera, jako śledczy mamy partnera. I ci partnerzy będą nam również sugerowali pewne rozwiązania. Oni też mają jakiś swój stosunek do miejsca zbrodni, mają swój stosunek do przesłuchiwanych. Ale myślisz, że to będzie jakby takiego forma interaktywnego, takiego NPC-ta na zasadzie takiego, jakby powiedzmy, gdy mamy jakiś problem, to korzystamy z tej pomocy kosztem na przykład punktów intuicyjnie? To nie tak. To oni będą, z tego co zdążyłem się zorientować, to postacie nie będą miały takiego wpływu na fabułę, ale będą sugerowały własne rozwiązania, własne ścieżki. One mają swoje własne charaktery. Także mogą sugerować rozwiązanie pewne, żeby pójść tą ścieżką, ale ta ścieżka wcale nie musi prowadzić do sukcesu. No jestem ciekaw, jaki będzie generalnie charakter, aranżacja, wiesz, psychologiczna tych partnerów, bo na pewno oglądałeś nie jeden film akcji detektywistycznej. Nie szukajmy daleko. Zabójcza broń, prawda? Och, tak. Tam z tymi relacjami partner bywało różnie. Jestem ciekaw, czy tutaj też pod względem fabularnym dynamiki różnych obrotu spraw też będzie tak interesująco. Wiesz, o co mi chodzi? Oczywiście, no to na pewno nie będą równorzędni. Nie muszą się kochać, prawda? Tak, tak, no. To nie będą bohaterowie równorzędni do postaci, którą kierujemy, to jest oczywiste, to my podejmujemy decyzje, ale fajnie, że one mają swoją osobowość, fajnie, że nie zawsze musimy się z nimi zgadzać, fajnie, że w ogóle są. Że dokładnie. Mają jakieś zdanie. Chciałbym jeszcze wspomnieć o tym, jak będzie funkcjonowała fabuła, bo
bo to też może być ciekawe. Ja też nie gwarantuję, że to, co powiem, to jest w 100% takie, jak powinno być. To wszystko może, jakby ja korzystam z marketingowych przekazów, więc no siłą rzeczy one mogą nieść ze sobą jakiś przekaz troszkę nieprawdziwy. Jasne. Ale to już jest z marketingiem. W każdym bądź razie to się ma odbywać na takiej zasadzie, że jest jakiś główny wątek fabularny. I teraz ten wątek fabularny zmienia się w zależności od tego, na jakim szczeblu kariery jesteśmy. Czyli będąc policjantem, mam jakąś zagadkę do rozwiązania, będąc detektywem jakąś i tak dalej, i tak dalej. A propos, wśród tych zagadek będzie też zagadka czarnej dalii, o której żeśmy mówili o tym filmie. Także to tutaj sięgają jakby autorzy gry po takie dosyć słynne sprawy. Jestem ciekawy, jak będą wyglądały pozostałe. Ale kto wie, może będą jakieś znane sytuacje, powiedzmy w tyle. Może będą. No to jest na pewno jakoś historie osadzone w historii Stanów Zjednoczonych. I teraz tak, możemy się posuwać główną linią fabularną, ale będą też wątki poboczne, których możemy się podjąć. To pewnie zaowocuje dodatkowymi punktami, ale możemy też je pominąć. I to czyli też takie troszeczkę RPGowe side questy. Tak, możemy przyjąć zlecenie. No jestem tylko ciekaw, jak te questy poboczne będą, czy będą tak zrobione, bo niewątpliwie ten główny wątek fabularny, żeby go sporządzić, no to wymaga cholernej pracy. No jednak przedstawienie tak, przeszukiwanie dowodów, pościgi, strzelaniny, potem przesłuchania tych świadków, każdy ma inne emocje, każdy inny wyraz twarzy, nie? Myślę, że te wątki poboczne nie mogą być tak silno zaakcentowane jak główny, nie? Także jestem ciekaw, jak będą wyglądały. No, nazwa zobowiązuje, tak? Poboczne, czyli powiedzmy tak. Mniej ważne, aczkolwiek tak jak mówisz, no może być z tym różnie. Zobaczymy, jak będzie w praktyce. Ja się tak zastanawiam, przypuszczam, że te wątki poboczne to będzie coś na zasadzie takiej rozrywki, oderwania się trochę od tych ciężkich głównych wątków, gdzie prowadzimy takie solidne śledztwo. Czyli być może sobie trochę postrzelamy, może się trochę pośmiejemy. Takie rzeczy też są potrzebne, być może może po to te wątki poboczne zostały wprowadzone. Dokładnie, może po prostu ulepszyć jakąś umiejętność, powiedzmy, jakąś taką detektywistyczną percepcję. Nie wiem, czy będzie coś takiego zaimplementowane, no ale chyba będzie, bo sam zwróciłeś uwagę, że będzie możliwość dostrzegania większej ilości potencjalnych dowodów, jakichś elementów pomocnych w śledztwie, prawda? Także dodatkowy raz. Taka poczekajka, odpoczynek, ale nie bez nagród w postaci dodatkowej mobilizacji punktów ułatwiającym nam przebieg głównego wątku. No dobrze. Będziemy chyba powolutku kończyć, bo żeśmy dużo nagrali fajnego materiału, mam nadzieję. Zawsze się staramy takowy nagrywać. Tak jest. Także dziękujemy za uwagę. Zapraszamy do przyszłych materiałów. Od razu informuję, że w najbliższym czasie zajmiemy się Brinkiem. To oczywiście żadna niespodzianka, bo już żeśmy zapowiadali wcześniej i materiały na ten temat, żeśmy już publikowali. Niespodzianką może być forma, jaką chcemy zaproponować, zafundować naszym wiernym widzom, słuchaczom. Będzie to na żywo hardkorowy, surowy taki gameplay z multiplayera. Tak, no zobaczymy, co z tego będzie, bo tak to bywa z nowymi grami, że trzeba się czasami nauczyć map, bo jak zaczniemy obrywać straszne baty, to nie będziemy chcieli tego pokazywać, prawda? Dokładnie tak. No tak czy inaczej, do zobaczenia i do usłyszenia. Żegna się z wami Rok. I Rojo! Czołem! Czołem! Now is 100% that it's murder. Stop! Julia occasionally modeled for me. She wanted it all and she wanted it damn quick. When you looked in her eyes, you knew how a mouse felt before a snake. Why'd you let him off the hook?